Dobra, włączyło się. Słuchajcie, muszę się wam do czegoś przyznać. Ogólnie trochę słabo wyszło, bo zabrakło nam je na 1/4 trawy, nie? Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Dzień dobry, słuchajcie. Czwartek. Czwartek, pogody nie ma. Zaczynam się trochę denerwować tą pogodą, bo trawa mi już leży od wczoraj. Myślałem, że to się wszystko pięknie osuszy, bo ta ziemia ładnie tam wysycha. Chciałem podsypać ją jeszcze. Ale coś czuję, że będę musiał chyba to robić w innych warunkach pogodowych. Przez weekend. No, co zrobić, nie? Dzisiaj, wiecie co, jeszcze muszę też rozdzielić chłopaków. Miała być pogoda od czwartku, a akurat wyjątkowo dzisiaj czwartek się pogoda zepsuła. Tego to nie kumam, nie? Jak rozmawiałem z dziadkiem w niedzielę, bo taki dziadek do mnie dzwonił odnośnie Murka, to popatrzyłem na kalendarz i mówię, słuchaj, to wiesz co, to umówmy się na czwartek. Bo w czwartek jest akurat pogoda i zaczyna się pogoda. No to umówiłem się z dziadkiem na czwartek, a dzisiaj nagle pogody nie ma. Kurwa, normalnie, co za koszmar, nie, z tym. Wiecie, rozumiecie, dlaczego ja nie lubię robić na zewnątrz robót? Bo tu jest zawsze po prostu coś, jakaś przeszkoda, nie? Coś się człowiek rozstawi, coś przygotuje, zrobi sobie plan, ciach, nie? No ja pierdziu. Także do przodu. Chłopaki tam zaciągali siatkę, to wiecie, wczoraj, na elewacji. Jacek zrobił hydroizolację, tą stop tiles, pokażę wam jak to wygląda. I przemalował ściany, także te ściany są praktycznie gotowe. Klient poinformował mnie wczoraj, że chce na 3 kolory tą łazienkę pomalować. Znaczy, na 3 rodzaje farb. O, może tak, żeby było jaśniej. Czyli eggshell na suficie, emulsja na ścianach, trzech, a na jednej ścianie inny kolor zupełnie. Więc ja muszę się dowiedzieć, o co kaman. Zobaczymy. Wszystko kolory Farnbow. Także też pieniądze będą jakieś wydane na to. Ja myślę, że tam ten sufit to 2,5 litra to spokojnie wystarczy. Na ściany 5 litrów to raczej przesada jest, bo z piątki to my potrafiliśmy naprawdę obmalować też. Nie, tam nie ma dużo ścian, to 2,5 tam. I 2,5 będę musiał znowu kupić, gdzie zostanie tej farby, na ten. Na tą ściankę od okna. Takie pierdoły. Czy litrowe farby sprzedają z fary, bo nie, no 2,5 muszę wziąć, bo to mi nie starczy, bo nie. Więc sobie wymyślił jakiś kolor, muszę potwierdzić tylko, o co chodzi. To jest biel i chyba inna biel, coś takiego, jeżeli ja dobrze to rozkminiłem. Zobaczymy. Czyli co, dzisiaj taki plan jest, żeby wrzucić na koniec dnia gdzieś to ogrzewanie podłogowe i po nim nie chodzić do jutra. A jutro wrzucić podłogę na przykład na tą łazienkę i zostanie praktycznie położenie płytek i zrobienie białego montażu w następnym tygodniu. Trochę się przedłużyło, ale to też jakby ten czas schnięcia, trochę kilka zmian na samym początku z klientem. Przesuwanie elementów lewa, prawa, to też jakby wiecie, gdzieś koliduje automatycznie, ale wytłumaczyliśmy sobie to z klientem, że to wszystko będzie dodatkowy czas, więc on to ogólnie kuma. Tutaj elewacja, jeżeli będzie tak mżyło, nie daj Boże, to nie wiem, czy będzie możliwe naciąganie klejem. Zobaczymy, jak bardzo będzie nam tam ta pogoda przeszkadzała, czy to będzie w ogóle chlapało coś na ściany, czy tylko tak w powietrzu będzie. Zobaczymy. Po pierwszy kołd siatkę mamy. Też mam plan dzisiaj pojechać do Southampton po nasz materiał, czyli po tynki i po kwarc. To już wszystko powinno być wymieszane tam w kolorze.
który wybrał klient. Także dzisiaj będzie się trochę działo, powiem wam szczerze. Wiem, że chyba mam jakąś wycenę albo coś, nie wiem, zaraz sobie sprawdzę. Czy ja coś mam? Mam, oczywiście, że mam. A co to jest? Chyba tutaj na miejscu mam. Gdzieś. Także muszę być gdzieś blisko. Tak, tutaj. Dobra. To co? Zobaczymy się za chwilę. Miłego dnia wam wszystkim życzę. I do zoo. Zostawiłem ją w samochodzie, na telefonie. Słuchajcie, co? Z takich update'ów na dzisiaj to wam pokażę, bo ja jeszcze nie wstałem, w ogóle kawy nie wypiłem, jadę. Ta pogoda mnie, nie lubię takiej pogody ogólnie. Dom, wiesz co, Karol, ja bym to już zostawił. Bardzo ładnie wygląda. Te zamazaje takie, to świetna rzecz jest. Także co, ściany mamy porobione, słuchajcie. Pierwszy kołd wleciał. Cała ściana zrobiła się dużo mocniejsza. Tak ją sobie dotykam. Powiem wam, nie podoba mi się, że jest duża wilgoć dzisiaj tutaj. Nie zastanawiam się, czy ten drugi kołd powinniśmy kłaść. Ja nie chcę tego kłaść, powiem wam tak szczerze. Karol mówi, a może by, ale ja myślę, że nie powinniśmy. Za dużo wilgoci tu widzę na ścianie. Chciałbym, żeby to doschło. Lepiej tu wrócić jutro. No i to też nie pomaga ogólnie. No a wiem, że z tyłu domu to jest na pewno gorzej, bo tam było później zaciągane. Czuję alkohol. Jakaś impreza była, jak nas nie było, Karol. Następnym razem zostaniemy dłużej. Nie, żartuję, ale znowu, nie, zobaczcie, rozpieszczają nas. To wszystko dla mnie znowu. Dziękuję bardzo. No przecież ty nie chciałeś ciasteczek. Dobra, jakieś wszystko zagarło. Wszystko jest moje, stary. Już dotknąłem to. O, tu jest mokro, Karol. Zobacz, to nic nie wyschło, to jest mokre. Nie ma szans. Nawet tu nie będziemy wchodzić, żeby tutaj naciągać drugi raz. Bo to było robione na koniec dnia. Ale mi kolano boli coś, kurde. Czekajcie, postaram się dla was wejść. Jak najwyżej. Nie, klej jest mokry, Karol. Mokry jest, nie ma co. Nie przesadzajmy. No nie. To potrzebuje dnia. Zobacz, jaki kolor jest tego. A powinien być siwy, nie? Widzisz? Nie będziemy tego działać. Zobacz, jakie tu są przebarwianie. Za wcześnie zrobimy, będziemy mieli problem. Nie chcę tego robić za szybko. Ale ty sobie tak wiesz, załatałem, żebym nie miał dziury, nie? Ja wiem. Ale to jest okno otwierane. Tak, no. I tam nie ma futryny za tym? To jest tylko taki glif mały, nie? Ale go tu trzeba będzie zrobić do stawkę, do. No. No zobacz, tak jak tutaj ten parapet. Ta sama historia jest. Tak, ja myślałem, że tu jakaś kurwa futryna jest, jak to podniesiesz, nie? Nie ma szans. Możemy sprawdzić później, jak to okno operuje, ale wolałbym do. Tak czy siak, słuchajcie, dzisiaj chyba nie będziemy tutaj działać. Nie ma co się oszukiwać. Za szybko też nie ma co robić tej roboty, bo później nam to wyjdzie bokiem. Sami widzicie, nie wyschło. I to nie wyschnie za 5 minut. Słońca nie ma. Nie ma co grzać. Nie wiem, czy ja chcę schodzić teraz, słuchaj, z tą kamerką, bo mnie tak te kolano boli. Może będzie akcja, słuchaj. Ta drabina to pod jakim kątem ona w ogóle stoi? Myślisz, że to jest bezpieczne? Tak jak BKT, 37 stopni. 37 stopni? Ja nie wiem, czy to chyba z 90 tu jest. Słuchajcie, 45 stopni drabina, ty. I ty. 11. 11-15, jakoś tak. Ale nie 38, do cholery jasnej. Zobaczcie. Nie róbcie tego w domu, dobra? Ja podtrzymam mu tu nogą, żeby się chłopak nie zgubił. Zabierzemy graty, co niektóre to dzisiaj w takim razie, wiesz co, pomożesz albo mi, albo Norbertowi. Dobra? Nie ma co. Sorry, winę tu. O Jezu, moje kolano, ale ciasteczko zjem, zanim stąd pójdę. Dobra. Dobrze. Ile kątowników zostało? Tylko. Dobrze. Po raz pierwszy żeśmy wyliczyli wszystko tak, jak należy. Dobra, zobaczymy się za chwilę. Hej. To myślę, żeby wyciąć te, ale będę, nie? Bo
Dobra. A, no tak, można to zrobić. Poczekaj chwilę. Rzucimy update'ik. Ta-dam! A to takie ładne zielone tworzywo jest. No i ładne. Także słuchajcie, mamy to... Ale halogen mruga. Na długo, ciach. Także mamy, słuchajcie, przebiałkowane, posnagowane ściany już, bo Jacek pofilował gdzieś, gdzie nigdzie, gdzie trzeba. Przemalowane. Także łazienka zaczyna wyglądać inaczej, kompletnie inaczej. Mamy tą hydroizolację zrobioną, zaraz wam pokażę opakowanie. Ja chcę tylko ją dotknąć. Powiem wam, że taka dobra akcja jest z tym. Nie? No tutaj, wiesz, na przykład, zobacz, trzy razy malowałem, nie? Mimo to jeszcze. A, no to... Coś się robi, nie? Ale gdzie tu się woda dostanie? To po pierwsze, no jeszcze klejna to przyjdzie, kafelki. Tak, jeszcze ten, ale fajny środek taki, nie? Ma taką jakby powłokę dziwną. Dobra, super. No super. Tutaj taśmy dałeś? Elegancko też. Już wszystko obrobione. Pójdzie klej, pójdzie wszystko, będzie cacy. No. Także mamy to gotowe, słuchajcie. Jaca zostawimy za chwilę. A ja tu jeszcze wrócę, później na koniec ogrzewanie podłogowe wrzucimy dzisiaj. Najważniejsze teraz ściany. Dopóki jeszcze niczego nie ma, to mamy możliwość dojścia wszędzie ładnie. Będzie gotowe. Fajnie. Dobrze to zaczyna wyglądać. Let's go. To takie kawałki. Która jest godzina? Kawałki to tam nie jest problem. Problem jest taki, że klienci chcą mieć jakiś tam swój pattern na płytkach, słuchajcie. A te płytki nie są takie same jak na zdjęciu. Bo są krótsze, bo są grubsze. Nie układają się tak samo identycznie, znaczy wyglądają podobnie po rozłożeniu, ale to nie jest dokładnie to, co ta pani sobie widziała na zdjęciu. I to jest, na co ja musiałem zwrócić uwagę teraz z klientem. Pokazałem mu, rozłożyłem to na podłodze, żeby był świadomy, że ich się cholernie nie da ułożyć identycznie, bo tamte są węższe, po prostu te takie dzióbki, które będą, te kolce wizualnie widoczne, to one będą podobnie wyglądały, ale to nie jest to samo. O, żebym po prostu był świadomy, no. Więc ciężko było, żeby on to pojął, ale już pojął, teraz ogarnął. Czyli jego wyobraźnia zaczęła działać. Mi się wydaje, że on też zmęczony z rana. Pogoda jest, powiem wam, z dupy, nie? Dobrze, żeśmy nawet nie zaczynali tam kleju kłaść, bo cały czas mrzy. Nie wyschnie ta ściana dzisiaj do końca dnia. Jutro może wyschnie, słuchaj, przestanie padać. Także co, lecimy do Gosport z powrotem. Zobaczymy się za chwilę, hej! Słuchajcie, jesteśmy w Travis Perkins! Tam! A tam są moi ulubieni koledzy. Potrzebujemy płyty. Jakiejś, żeby chodzić po tej trawie i po tej ziemi na ogrodzie, bo skorzystamy z tego momentu, że Karol po prostu rozwiezie ziemię i nie wiemy, co z tą cholerną membraną, powiem wam szczerze. Nie był to najlepszy chyba. Co ty tu robisz? Wyrzuciłeś to? Wyrzuciłeś mi? Nie. To znalazłem teraz tutaj. A, to może być. Dobra. Musimy, wiecie co, albo poprzeć urabiać tą membranę, bo nie do końca ona robi swoją robotę. Ten grunt tam nie pił wody za bardzo. I mamy problem. A ta membrana jeszcze bardziej zatrzymuje tą wodę, więc nie mogę wejść na tą ziemię bez jakiejś płyty. Myślałem, że to wyschnie, że się utwardzi, że coś to trochę, bo ubijałem to. Dupa. Więc albo poleci ta membrana w ogóle stamtąd teraz, albo będziemy ją przebijać. Jeszcze nie zdecydowaliśmy. Zobaczymy. Więc powiedzieli mi, że ogólnie to jest ta membrana, którą powinienem użyć. Ale menadżer dzwonił do tej fabryki tam i oni to tłumaczą, że po prostu pogoda jest chujnia. Że tutaj po prostu jest za dużo deszczu w tym momencie i cokolwiek bym teraz nie zrobił, to potrzebuję trochę więcej czasu na wyschnięcie. I don't know. Ja nie jestem ogrodnikiem, to jest to. Ja tylko po prostu gdzieś tam rozkminiłem to po swojemu. Wiem jedno, że ta ziemia naprawdę nie ciągnęła wody. I cały czas się z tym gdzieś tam próbuję poskładać. Zobaczymy, jak to się będzie zachowywało za chwilę, jak tam będziemy chcieli wejść. Czy to przebijanie tej membrany cokolwiek w ogóle pomoże, nie? Tak wam powiem szczerze, bo gdziekolwiek teraz nie popatrzymy na pole, na jakiś trawnik,
gdzie człowiek nie chciałby wejść, to też ta ziemia jest teraz super mokra i błotnista. Więc to też jest taka pora roku moim zdaniem trochę, wiesz? Teraz... może to wygląda zielono, ale jak się stanie na to, to też jest miękka ziemia, nie? Woda się wybije. No właśnie, o to chodzi. Więc zastanawiam się, zanim będę to przebijał, to jeszcze się chwilę zastanowię. Bo to też nie o to mi chodziło, żeby położyć membranę i ją teraz poprzebijać. Nie? Zobaczymy. Jedziemy do Norberta. Słuchajcie, Norbert czeka już tam 2 godziny i dziadek z nim razem. Mam nadzieję, że dziadek mu zrobił kawę, chociaż. Zobaczymy go za chwilę, hej. Słuchajcie, nie wiem, czy to miejsce pamiętacie? Ale jakiś czas temu, to w tamtym roku robiliśmy tam łazienkę i odrestaurowywaliśmy domek drewniany. A tutaj dziadek ma dla nas specjalne zadanie. Co z tym dziadkiem? Czekaj. Akurat kamera mi się przestawiła. Jest. Tu naprawiliśmy mu słupki wcześniej, te czarne, bo mu odpadało. Tu któregoś dnia mnie umówił, abym zerwał mu tutaj ten cały tynk, który tu jest. Bo odleciał od ściany i on zaznaczył kreską, ja to wyciąłem, słuchajcie, i miałem tu przyjechać i to zarzucić, ale dziadek ma tutaj historię z tym murkiem już dosyć długą, pewnie 40 lat, więc co chwila ktoś mu ten kawałeczek jakiś tam remontuje. Tak jak widzicie, są tu kreski co jakiś czas, ktoś coś już tutaj robił tam dalej. Więc dziadek tym razem, jak ja wróciłem to naprawić, on mówi: słuchaj, rozmawiałem z wnuczkiem, po co ty to ciągle naprawiasz, ciągle wydajesz pieniądze, zrzuć to do końca, ponaprawiaj co trzeba te cegły i przemaluj. I on wtedy wyskoczył do mnie z taką propozycją i dzisiaj właśnie to robimy. Czyli Norbert musi zdjąć cały ten dół, oczyścimy to, przepointingujemy, jutro pewnie Norberta zostawię, bo pogoda ma być jutro lepsza. Więc Karol pojechałby naciągać drugi raz i pomalujemy dziadkowi murek z powrotem w ten sam kolor. On tam już idzie, to jest kierownik, słuchajcie. Tu jest w ogóle słabo, bo jest bardzo busy. Tu nie ma gdzie nawet zaparkować auta po tej stronie, tu podwójna żółta. Jest tylko prawa strona wolna, więc trzeba będzie uważać, żeby ktoś tutaj nikogo nie przetrącił. Dałem Norbertowi high jacket. Także dobrze, żebyś założył, bo będzie bardziej widoczny. I tyle. I lecimy na ogródek, słuchajcie. Dalej mi głowa boli, bo jeszcze nie mam planu. Okej. Dobra, słuchajcie, werdykt. Nie przebijamy niczego, bo to będzie szkoda naszej całej pracy. Mamy płytę, pod tą płytą się tu naprawdę nic nie dzieje. Myślałem, że to bardziej pływa, bo tyle deszczu, ile tutaj było ostatnio, to tragedia. Ale tu jest w miarę sztywno, powiem wam szczerze. Dookoła. Tutaj te braki, które widzimy i zrobione zostały kałuże przez deszcz, to my właśnie to sobie teraz wypełnimy i będzie cudo. Nie? I tu można rzucać, grabie mamy, to. Tutaj później płyta się przesunie w to miejsce, uzupełni, przegrabi. Później samą płytą, którą tutaj mamy kupioną, będziemy sobie ją rzucać, udeptywać, tak żeby było równiutko. No i jutro wtedy będę mógł tutaj rzucić trawę. Pięknie będzie, słuchajcie. Zaczyna to naprawdę już wyglądać. Trochę pogoda nam poprzeszkadzała, ale no co z tym zrobić, tak z drugiej strony, nie? Chciałbym to przyspieszyć, nie da rady. Nie ma jak. Najważniejsze, najgorsze już zrobione tak naprawdę. Piesek mi tutaj przeszedł się, zobaczcie. Tak, dokładnie. Dobra, nie ma co panikować. Przebić zawsze możemy, więc jeżeli coś będzie nie tak już po założeniu trawy, trawa też sama z siebie, wiecie, ma tymi korzeniami, zczepi tą ziemię i będzie piła tą wodę, nie? Także zobaczymy, jak to będzie w przyszłości. Na razie nie będę tutaj psuł tego, co żeśmy robili. Let's go. Dobra, słuchajcie, szybki update'ik. Pyk, 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 pyk. Jest oczko czyste. Rozwieźliśmy tą ziemię, którą mieliśmy tam. Teraz sobie ją ugniatamy za pomocą takich dużych płyt, bo jest łatwiej, wiecie, złapać tą powierzchnię. Zaraz za pomocą tej płyty i tamtej dojdę tam dalej, rozprowadzę. Karol już zaczyna mi roznosić trawę. Słuchajcie, także dzisiaj to jeszcze będzie trawa. Co tu się wydarzy w ogóle? Elegancko. Dzieci dostaną szoku, jak wrócą do domu. Let's go. Wyrzekł, bo oni nas teraz podglądają, jak mam brudny nos. Dobra. Ej, słuchajcie. Tak na serio. To jest wielka chwila.
mamy tutaj ziemię rozplantowaną, słuchajcie. Jeszcze ją żeśmy sobie podrównali, pięknie ugniętliśmy. I tam już zaczynamy kłaść ziemię, ziemię, trawę. To będzie cud. To będzie piękne dzisiaj, słuchajcie. Tutaj zrobi się cudownie, bo będzie zielono na środku. Nie? A nie tak czarno. I Albert będzie mógł wreszcie sobie tutaj pobiegać. Będziemy musieli uważać przez kilka ładnych dni, żeby nam tutaj nie rozkopał, nie daj Boże. Także przywiążemy go do kaloryfera albo do pralki. Nie? Tam, gdzie powinien być pies, nie? Bo budę mu zrobię. Żartuję. Jak my tutaj działamy? Przycinamy trawę. Tu mamy część ogródka już zrobiona, jak widzicie. Ogólnie każdy element po położeniu przyklepujemy, aby ładnie trawa się nam ułożyła. A później i tak przesuwamy te płyty, także też wszystko dogniatamy bardzo równo i ładnie. Wygląda coraz piękniej, słuchajcie, zostało nam tylko tyle, że to zaraz wam ten bohaterów tego ogródka. Dobra, włączyło się. Słuchajcie, muszę się wam do czegoś przyznać. Ogólnie trochę słabo wyszło, bo zabrakło nam je na 1/4 trawy, nie? Nie wiem, czy tak może być. Nie, to są żarciki takie. Udało się, słuchajcie. Ale mieliśmy stresa, bo zostało, powiem wam, z całego zamówienia zostało nam tyle trawy. Tyle. Pół rolki. Dosłownie. Także ogródek wygląda w tym momencie pięknie. Trawa musi dojść do siebie. Została pougniatana, poprzyklepywana. Także myślę, że za kilka dni, może tydzień do dwóch, musimy bardzo uważać z Albertem, żeby tu nam nie rozkopał. Dobra, słuchajcie, ta bateria jest bardziej podładowana, musiałem ją by tego. Także co, musimy uważać na tego małego skurczybyka, bo jak ty jesteś, wiesz, że jesteś winny już, wszystko jest twoja wina. Także nie, tak na poważnie znowu. Musimy uważać, bo ta rolka musi się przyczepić do tej gleby, więc musi swoje odleżeć. Najlepiej, żeby nikt po tym nie łaził, ale wygląda pięknie, słuchajcie. Ogród nabiera kolorów, nie ma tego czarnego błota już na samym środku. Zostaje masa tylko takich pierdół, tak jak pomalowanie tej bujaczki, powieszenie tej pergoli. No i co? Gratulacje należą się. I oklaski. A ja do Jaca jeszcze muszę lecieć, także może zdążę jeszcze tam jakiś update wrzucić, bo klient na mnie czeka. Także może zobaczymy się jeszcze za chwilę. Hej. Dobra, tutaj też zrobimy mały update'ik. Zobaczcie, co się wydarzyło. Cały ten tynk zleciał. Albert, zostań, nawet nie próbuj. Tutaj mieliśmy przygodę na samym początku i tam widzę kawałek dalej, gdzie razem z tym tynkiem odpadała cegła, tak jak tu na przykład widzicie, nie? Ogólnie no co, więcej nie zrobimy, ona się musi osuszyć. Jutro jakieś tam małe naprawy pójdą, repointing zostanie zrobiony. Tu widzę, że jest ok w miarę. Tu może jakiś taki mały ubytek jest, ale ogólnie jest ok, Norbert. Myślałem, że będzie gorzej, ci powiem szczerze. Tu jakiś ubytek. Nie? Patrz, właśnie lej. Zaraz zobaczymy. Słuchajcie, jest taka historia, że dziadkowie tu zaczęli pomagać Norbertowi pakować worki, ten cały gruz, który tutaj powstał, nie? Ja się pytam, to jak? Ile tam tych worków masz? A Norbert mówi, że wszystkie wykorzystał rolki, które miał ponad 30 worek. Nie, nie jest tak źle, ty straszyłeś mnie, misiu. Tylko, że dziadkowie nie potrafili udźwignąć więcej, więc ładowali po dwie cegiełki, słuchajcie. A to nie jest tak źle, ale i tak możemy im tu skipa zamówić. Czy to zawsze było zielone? Czy oni to przemalowali? Nie wiem, tutaj chyba nie byliśmy z tej strony. Co nie było zielone chyba, jak ja tu ostatnio byłem. Tak? A może już te narkotyki weszły za głęboko? O nie, idzie. Hello, a jednak żyją. How you doing? Have you ever heard of that? What's that? That's the name of the Kingston Portsmouth. So, what are you looking for? Well, they found out we got to have the third jab. Ah, in our arm. Third jab? You know our jab, yeah. Okay. What you have in your arm, you got to have the third one. Would you mind if I take a picture of you and me together? Done. You don't know. Słuchajcie, ja jestem gadułą, ale oni to są gaduły, nie? Ja po prostu mam pecha, ja trafiam na same gaduły ostatnio. Jedziemy do Jaca. Zobaczcie, tu jest pięknie. Tu już jest biało, wszędzie jest biało. Nawet spotlighty mamy.
Działają? Działają. Elegancko. Mamy rozmierzone przez Jacka już płytki, mniej więcej jak one wychodziły. Mamy przemalowane jeszcze raz tutaj tym środkiem. I powiem wam, zaraz odbiorę ten telefon. Jeszcze szybko, bo klient mi zawrócił w głowie. Ja wam pokażę, co my użyliśmy, powiem, bo nie wiem, co pokazywałem. Hydroban i to kupiliśmy Liquid Waterproofing Membrane for Walls and Floor. Smarujecie tym na wszystko, co się tylko da. To już jest zrobione. Nawet jeszcze tacze tutaj zostały zrobione, bo wydawało nam się, że nie jest dokładnie pokryte, ale to nic. Ściany, sufity mamy wszystko gotowe, wyobraźcie sobie. Płytki rozplanowaliśmy tutaj przed chwilą z klientem i też uwzględniliśmy cały ten pattern, który będzie na ścianach, bo to będzie taki coś. Tak to będzie wyglądało. No i wszystko. I co? I zobaczymy się jutro. Żegnam się z wami, bo się śpieszę, wszyscy mnie gdzieś gonią. Czas ucieka. Czas. Ja się z wami żegnam, bo bateria mi się wykańcza. Do zobaczenia jutro. Cześć.